Harcerstwo zaczęło się na terenach polskich w 1911 roku. Liczy się 22 maja jako datę pierwszego wydania rozkazu, jako datę powstania harcerstwa w Polsce. Ale jeszcze Polski nie było. W 18 roku, gdy powstało oficjalnie ZHP, no to do okresu wojennego, do 1939 roku był oczywiście duży rozkwit, bo to było, harcerstwo powstało na fali niepodległościowej, powstania niepodległości, odzyskania tej niepodległości przez Polskę. No i było bardzo mocno związane z wojskowością wtedy harcerstwo, no bo to była walka o uzyskanie niepodległości. Ale w okresie międzywojennym już były kontakty ze skautami, z harcerzami z innych krajów, między innymi z Niemiec, czyli tutaj z Prus Wschodnich. Chociaż tutaj było Hitlerjugend. To była organizacja paraskautowa, paraharcerska i na początku, dopóki ten hitleryzm nie był taki już drapieżny, to te kontakty były całkiem fajne i były wspólne obozy. Z tego co wiem, na wyspie, na jeziorze Narje był obóz Hitlerjugend i prawdopodobnie również wspólny z harcerzami polskimi, być może tylko odwiedzali. No potem wojna. No to tutaj było czasy pruskie, czasy niemieckie. A po II wojnie światowej, gdy przyjechali tutaj osadnicy, no to ich dzieci też zaczęły się bawić w harcerstwo. Bawić, no to nie jest zabawa, to nie jest tylko zabawa, to jest styl życia. To harcerstwo było zupełnie inne oczywiście niż teraz. To już było bardziej związane z terenem, bo to oni jeszcze nie wybuchy znajdowali gdzieś tam, ale też już jeździli na obozy. Mój ojciec był na obozie pod Gołdapią bodajże w 1947 roku, a mieszkał w Starachowicach. Także przyjeżdżali już tutaj właśnie na Mazury, na te tereny odzyskane, na obozy. Te obozy były tu w wielu miejscach, aż do końca lat 40., kiedy rozwiązano harcerstwo. Komunistyczne władze rozwiązały ZHP. I dopiero w czasie odwilży w 1956 zostało zawiązane na nowo to ZHP. Z tego co wiem, odbywały się obozy, odbywały się normalnie jakieś tam zbiórki. Ci, którzy znali to harcerstwo tuż powojenne czy przedwojenne, robili te zbiórki takie naprawdę, żeby tam jakieś umiejętności i właściwe cechy wytworzyć. Potem to harcerstwo zaczęło skręcać mocno w kierunkach tych komunistycznych, czyli bardziej odpowiedzialność zbiorowa i etos pracy. No i teraz jeszcze ZHP, króciutko. Nasz kochany pan Jaszczuk założył taką drużynę harcerską. O, jak nam się to podobało. Takie naprawdę było harcerstwo prawie z prawdziwego zdarzenia. Mundurki już można było sobie uszyć, materiał już był szary, mundurkowy do kupienia. I mieliśmy różne sprawności, zdobywaliśmy je, zbiórki były bardzo interesujące. Mieliśmy nawet podchody nocne, które pan Jaszczyk wymyślił. Trzeba było opanować z kolei znaki wszelkiego rodzaju. Bardzo, bardzo nas to interesowało, ekscytowało wówczas. Świetna sprawa, takie harcerstwo prowadzone przez tak fajnego człowieka. Chodziliśmy także do kościoła. Chodziliśmy do kościoła w mundurkach harcerskich na mszę o określonej godzinie. W niedzielę chodził też pan Jaszczuk z nami, chociaż akurat był ateistą, ale to nie przeszkadzało. I tam śpiewaliśmy, staliśmy na baczność elegancko, ładnie potem przy grobie Jezusa, jak był okres Wielkiej Nocy. Pełniliśmy tak zwane warty, bo to takie coś, tak się to organizuje, robi. Także to też taka jedna z działalności, powiedziałabym, klasy, a szczególnie pana naszego nauczyciela Jaszczuka. Te wycieczki, to ZHP, plenery. Gdy władze polskie zaczęły zagospodarować pola Grunwaldu, harcerze włączyli się oczywiście
również i były tam obozy dookoła pola bitwy grunwaldzkiej. Do dzisiaj jest miejsce właściwie dla harcerzy i akcja Grunwald się odbywa co roku. I harcerze usypywali kopiec Jagiełły w tym miejscu, gdzie w pierwszym etapie bitwy stał i dowodził całą bitwą. Do dzisiaj mówimy o kopcu Jagiełło, który właśnie został usypany w 65 roku przez harcerzy. Obchody 550 rocznicy bitwy były w 1960 roku. No i potem to zagospodarowanie tych pól Grunwaldu było coraz bardziej intensywne i harcerze przyjeżdżali zawsze na obozy co roku. Akcja Grunwald, przecież były drużyny imienia Grunwaldu. Dlatego do dzisiaj jest ruch drużyn grunwaldzkich, które przyjeżdżają co roku, spotykają się w tym czasie, kiedy jest inscenizacja bitwy. Także ten Grunwald oczywiście też jest ważny, no bo to jest z punktu widzenia historycznego najważniejsze miejsce naszego regionu. To była bitwa, od której się zaczęło to, że zaczął się okres poważania Polski na mapie Europy. No i harcerze w tym wszystkim oczywiście uczestniczyli, bo to była zawsze impreza, zawsze biwak i to właściwie wystarczy harcerzom, że był biwak, ale tam również były te treści patriotyczne przekazywane. No i również to, jak ważne jest dla naszej historii to miejsce. Harcerstwo na pewno łączy pokolenia, bo w różnych pokoleniach ci harcerze się spotykają, tak jak ja z moimi młodymi, którzy mogli być moimi wnukami na dobrą sprawę, ci harcerze. I pomimo tego, że różnica wieku jest dosyć duża, no to razem biwakujemy, razem gdzieś robimy tą zupę w kociołku, razem robimy obozy zimowiska. I jeśli się spotyka gdzieś ludzi w kontaktach zawodowych, prywatnych, jakichkolwiek i okazuje się, że jest wspólna harcerska przeszłość, od razu zmienia się rozmowa, od razu już są sami swoi. No a ci harcerze, którzy razem, tak jak ja spotykam, razem gdzieś tam harcerzyli, których ja spotykam, swoich jakichś tam druhów, którzy razem ze mną gdzieś spaliśmy pod jedną pałatką i nas komary gryzły, czy przechodziliśmy przez biebrzańskie bagna, no to są takie przyjaźnie na całe życie. To spotyka się czasem człowiek z kimś, kto wyjechał po kilku latach i rozmawiamy tak, jakbyśmy rozmawiali wczoraj. To jest niesamowite i tak jest, wiem, w całym harcerstwie. Spotykam harcerzy z całej Polski i wystarczy, że znamy się z harcerstwa i po prostu rozmowa zupełnie inaczej już idzie. Już jesteśmy od razu skumplowani. Idea harcerska polega na tym, ażeby starsi bracia, starsze siostry uczyli młodszych braci, młodsze siostry. I w ten sposób te idee pierwotne, oczywiście zawsze są troszeczkę przekształcone, ale te główne idee pierwotne przechodzą z pokolenia na pokolenie. Te główne zasady się nie zmieniły harcerstwa od początku, od 100 lat, ponad 100 lat. Dlatego to cały czas trwa, dlatego cały czas jest ciągłość, dlatego harcerstwo jest jednak wciąż podobne do tego pierwowzoru. Wstąpiłem do harcerstwa. Byłem harcerzem. Chłopcowym był powstaniec warszawski, z powstania warszawskiego. Była drużyna wodna. Jaki sprzęt mieliśmy jako drużynę wodną? No, jezioro było w Mrągu. Były łodzie zatopione. Wydobyliśmy dwie łodzie z tego jeziora i to była nasza flota. To były łodzie żaglowe? Były wiosłowe. Z jednej łodzi zrobiliśmy wiosłową żaglową. Zrobiliśmy, sami. Żeby był miecz, żeby nie było dryfowania w czasie walki. I o takich nazwach. Pierwsze to było Helena, no a drugie to Pirat. No i jeszcze też wydobyliśmy z jeziora Bojera. No tylko, że wymagał tyle remontu, że to nie doprowadziliśmy, także go nie wykorzystywaliśmy. Ale te dwie łodzie
a potem jeszcze doszły jeszcze kajaki i to nasza była flota. I jako drużynowy był Poldek Wiedzbicki, on pochodził z Wilna, skończył tylko gimnazjum, nie był w liceum. Po gimnazjum poszedł do szkoły kolejowej do Olsztyna i w ten sposób no, stracił kontakt z drużyną wodną. No. Bo ta drużyna już działała, jak pan był w gimnazjum i tak. Potem jeszcze przez czasy licealne, tak? Był pan... Tak, tak. Byłem w gimnazjum i byłem w licealnym, prawda? Też była cały czas drużyna. Tylko już się nie było pod kierownictwem Poldka Leopolda Wierzbieckiego, który mieszkał na ulicy, nawiasem mówiąc, Kwiatowej, prawda? No i... oprócz tego kilka razy spotykałem się z Chłopcowym Markowskim, prawda? Z Chłopcowym spotykałem się, pokazywał swoje dokumenty z powstania. Także naprawdę był powstańcem warszawskim. Ten okres przedmaturalny ostatniej klasy to bardzo był znaczy przez partię tak ideologicznie kierowany, że wiem, w 49 roku, gdy byłem na obozie harcerskim w Podgórzynie Górnym koło Jeleniej Góry, no to nawet tam partia się zaopiekowała z nami, prawda? Także miejscowa ludność bardzo się cieszyła, że harcerze przyjechali, że będzie ognisko, że to będzie no, inne życie, prawda? No ale jak się było koniec, aha, a obóz to był nie tak, jak to teraz są obozy, że jest ich kucharka i jest, naczynia są i uczestnik nawet nie musi zmywać. A jak to wyglądało? U nas to obóz był tak. Mieliśmy wojskowe namioty, 12-osobowe. Musieliśmy je sami rozbijać, prawda? Dostaliśmy miejsce tam z partii z Jeleniej Góry, na zboczu jakiejś góry, także były pod pewnym kątem, także jak legowisko, to też musieliśmy robić sami prycze. Leśniczy przyszedł i pokazał, co możemy wycinać, jakie drągi, prawda, tak żeby nie niszczyć lasu. Z tego wycinaliśmy, robiliśmy legowisko. No i także jak młodszy był, to miał trudności z wejściem na to legowisko, a głowa jego była przy ziemi, prawda? Taki nie był spadek. No i tak tak było. Kuchnia, jaka kuchnia? Zaopatrzenie sami musieliśmy. Kwatermistrz był, który stale zaopatrywał nas w jedzenie. Co dzień, to inny dzień był dyżur zastępy, który prowadził kuchnię. Kuchnia to była 4 kamienie, kocioł aluminiowy, w tym gotowaliśmy zupę i tam na zmianę potem drugie danie i tym podobnie. No i każdy miał swoje mnaszkę. Łazienki nie było. Wobec tego, ale była oprócz tego rzeka blisko płynęła. Jak rzeka płynęła, no to tam myliśmy naczynia, no stale bieżąca woda była, no i w ten sposób się myliśmy się też. Teraz w lesie było, no, na stoku, na takiej polanie. Trzeba było tę latrynę zrobić. Sami robiliśmy to wszystko. Wszystko zrobiliśmy, no ale przyszedł koniec. Ludzie z tych miejscowych bardzo byli zadowoleni, że harcerze robią ognisko. Przychodzą,
ale na to zakończenie też przyjechała partia. Też przyjechała z Zieleni Góry partia. I co okazuje? Najpierw przemówienie. Potem wyjmują czerwone krawaty i nam, instruktorom, od zastępowego na szyję, na tę chustę. Nasza, ja nosiłem chustę czarną, bo drużyna, nie każda drużyna mogła nosić chustę czarne. To musiało być zezwolenie komendy chorągwi z Olsztyna. Musiało wykazywać się odpowiednim czynami i postępowaniem, żeby dać zezwolenie na noszenie chusty czarnej. No i takie na te chustę czarne nałożyli czerwone krawaty. No, koncentracja, co jest? Nie? No, całe ognisko zapaskodzili. Zepsuli. Zapaskodzili całe ognisko. Nawet te piosenki już harcerskie nie były takie. Nie były już takie. No, na ten obóz to nie tylko byli harcerze z Mrąga. Tu ja miałem zastęp, gdzie był harcerze, byli z Żabiego Rogu. Nie? No i ci młodzi harcerze wracali normalnym pociągiem. My z instruktorzy od zastępowego wracaliśmy oddzielnie wagonem towarowym z sprzętem, który mieliśmy, no, namioty, cztery namioty dla harcerzy, potem dla dowództwa harcerskiego, czyli było w sumie sześć namiotów, no, kotły te wszystkie, no. Musieliśmy, tak posprzątaliśmy teren, że nie było widoku, widać, że to tam było rygowisko. Musieliśmy tak posprzątać, że nie było nic. Także, no i wracaliśmy tak wagonem. Nas w Mrągu wita chówcowy nasz. No, a my, jak te mieliśmy czerwone krawaty, no nie wiem dlaczego nie zdjęliśmy, tak i mieliśmy na tym. On otwiera te drzwi z wagonu i patrzy nas w czerwonych krawatach. Myślałem, że zemdleje z tego. No, oczywiście pokazaliśmy mu, że to nie jest tak, prawda? Także te czerwone krawaty odpowiednio zdjęliśmy i wykazaliśmy, że to jesteśmy normalnie wierni skautingowi przedwojennemu. Harcerką, ochotniczką. Też mój tata był harcerzem, nadal jest. Mój dziadek też był harcerzem, moja babcia, moja mama też. Jestem harcerką od chyba 7 roku życia i chciałabym kiedyś zostać drużynową. Na pewno przewodniczką, harcmistrzynią. Mam nadzieję, że w harcerstwie dużo poznaję też osób i mam tutaj wiele przyjaciół. Harcerstwo uczy też porządku na przykład, albo tak rzetelności, pracy takiej, spełniania zadań. Uczy też jakby, żeby cały czas iść do przodu, nie poddawać się i... I to jest piękne. No tak, to jest piękne, prawda?